Mój kolejny gość nieco przypomina Denisa Rodmana, ale chce skończyć jak Michael Scofield. Mowa oczywiście o tatuażach, bo jesteśmy w studio tatuaży. Ja po raz pierwszy, on jest tutaj stałym bywalcem, więc porozmawiajmy o jego dziarach. Dużo czasu w życiu spędziłeś już na takich fotelach? Bardzo mi się zawsze tatuaże podobały. Mój tata miał tatuaże i może też to miało bardzo duży wpływ na to, że ja gdzieś nakręciłem się. Na szczęście tylko nie miałem finansów w wieku 18 lat, żeby zrobić to, co chciałem, bo w tym momencie bym bardzo żałował. W tamtym okresie modne były jakieś napisy w arabskim jakby alfabecie, więc no to w ogóle kryminał, jakbym to teraz zrobił. Tatuaże, chyba każdy to powie, są mega uzależniające i jakby robisz ten pierwszy, drugi, no to jeszcze tego nie czujesz, ale jakby już później się wkręcając w ten temat, no to już tylko robiąc sobie tatuaż, nie wiem, ja na przykład tak miałem, że to już myślałem, że kurde, co tu można by zrobić do następnego, jakby gdzie jakiś fajny motyw wkleić, tutaj coś zaraz właśnie z danym tatuażystą, który akurat mnie dziarał, sobie rozmawiałem, że co by tu jeszcze można fajnego pokombinować. Pierwszy tatuaż, był strach? Znaczy nie, to było bardziej podekscytowanie, bo jest w sumie najistotniejszy, bo to jest to data ślubu i jakby imię mojej małżonki, więc no to miało największe znaczenie. Wyobrażasz sobie takiego 80-letniego kubek, który jest tam wydzierany od góry do dołu? Ja sobie wyobrażam, widziałem ludzi, jak wyglądają i naprawdę wygląda to bardzo dobrze. No. Bardziej chciałbym być dla moich przyszłych wnuków właśnie takim fajnym dziadkiem z dziarami, gdzie to prezentuje się efektownie i myślę, że to jest super sprawa. Tatuaż często kojarzy się z bólem, tak jest? To chyba zależy indywidualnie od człowieka, jaki kto ma próg bólu. No, jakby ja nie miałem z większością tatuażów żadnego problemu. Jedyny jaki był, no to mu muszę przyznać, że to był największy ból, jaki w życiu czułem. No to tutaj, jak tatuaż na łokciu robiłem i było tutaj mocne cieniowanie tym czerwonym, no to faktycznie, że normalnie jakby ktoś rozgrzanym prętem tak wbijał ci się w kość. Normalnie skręcałem się i wtedy w zasadzie pierwszy raz zapytałem tatuatora, ile jeszcze zostało czasu, bo naprawdę ciężko było wytrzymać. Jagiellonii powiedzieli mi, że ty poza tym, że masz tatuaże, to jesteś mega wkręcony w ogóle w klimat i znasz się tak. Tak, no teraz troszeczkę może nie tyle co minęło, co jest to uśpione, bo dzieci niestety nie pozwalają, no ale jakby staram się być na bieżąco, obserwuję bardzo dużo jakby profili tatuażystów, czy staram się być na bieżąco z konwencjami. Tatuażyści to są dla ciebie artyści? Tak, to zdecydowanie. No, to, co potrafią zrobić, jakby co przenieść na skórę, no to robi na mnie olbrzymie wrażenie. Sam gdybym miał troszeczkę jakby więcej talentu do rysowania, no to kiedyś właśnie się śmiałem do żony, że chętnie bym spróbował. Jakbym chciał narysować człowieka, no to zrobię 4 proste linie, głowę i tyle. Dobra, teraz challenge i to nie będzie łatwy. 4 dni w całej Polsce szukaliśmy chętnych, znaleźliśmy 3. Wszyscy 3 dzisiaj do twojej dyspozycji. Oddaję cię w ręce Dimy, mistrza. Ja się usuwam w cień, żeby jak najdalej. No. I trzymam kciuki. Powodzenia. Dzięki bardzo. Proszę do pacjenta. Pacjenta? Da. Trzeba jakiegoś najgrubszego, żeby ten... Dobra, ten jest taki solidny. Okay, solidny. Żeby woźmy tak właśnie było tak prawie. Dobra. Jak długo? I proszę bardzo. Nie wiem, jak mocno to wbijać. Ręka prosta. A, już doświadczony. O kurde, chyba przebiłem pacjenta, nie? To jak wy to robicie, że w który ten, co tu lejesz na papier? Mamy, no właśnie nie wiem. No to może napis zrobię po prostu. No, ja zacząłem od napisu, to może i ten pacjent zacznie od napisu. Dobra, jak na pierwszy raz to mu wystarczy. Co dalej? Teraz możemy pokazać efekt finalny. Są właśnie ogólnokrajowe konwencje tatuażu, gdzie jakby cała śmietanka zjeżdża się, przyjeżdżają nawet artyści z całej Europy, z całego świata. I naprawdę można wtedy zrobić sobie od takiego sławnego artysty jakąś dziarę. Z tym tatuażem wiąże się ciekawa historia, bo
tak by nie był zrobiony za zgodą mojej żony, bo pojechałem na konwencję tatuażu do Warszawy, tą rękę jakby miałem już prawie całą zapełnioną. Tak mi się spodobała właśnie ta dziarka, że mówię, że no muszę ją wziąć. Ile najdłużej robiłeś sobie jeden tatuaż? Spędziłem prawie 10 godzin. To wszystko ma swój klimat, bo to leżysz na fotelu, za chwilę podchodzą inni tatuażyści, tutaj patrzą, tu zaraz coś zagadają i tworzą się takie fajne relacje. Mówię, ja się odnalazłem w tym stylu oldschoolowym, trochę tym neotradycyjnym i jeżeli bym szedł dalej, to szedłbym na pewno w tym kierunku. Tutaj mamy datę urodzenia syna, tutaj jego imię i to były takie jakby pierwsze wlepki, jakie miałem. No. I bardzo mi się podobały te właśnie geometryczne mandale. No i tutaj tą mandalę to jest przepetardą. No. Tutaj mamy południcę jakby z baśni słowiańskich. Tutaj mamy zegar, no to ma wartość dla mnie osobistą, bo tutaj jest wytatuowana godzina jakby urodzin mojego syna. Tutaj mamy taki oldschoolowy zrobiony korek. Oldschool z tego stylu jakby mam najwięcej, ale też neotradycyjny. To jest jakby taki, który wywodzi się z oldschoolu, tylko jest jakby ulepszony, jest więcej barw, jakby ta kreska jest dokładniejsza i jest troszeczkę taki bardziej realny. Twoje dziary to jest tylko ręka lewa, prawa, czy masz też jakieś... Nie, to jest tylko lewa, prawa, ale tylko ze względu na to, że jakby żona hamuje moje zapędy. A masz większe ambicje? Jakby ambicje są ogromne, no jakby mówię, bardzo, bardzo mnie kręcą tatuaże i chciałbym pójść dalej w tym kierunku. Namawiam bardzo żonę na to, żeby pozwoliła mi zrobić piszczel, bo od dłuższego czasu jakby to miejsce bardzo mi się podoba i wyobrażam sobie, że można coś tam wkleić bardzo, bardzo dobrego. Jeżeli bym miał zgodę, no to mówię, tutaj nie było, nie hamowałbym się, tylko cała klatka, brzuch, plecy, no jakby poszedłbym bardzo mocno. Wychodzi z takiego założenia, że jakby poznawaliśmy się, no to nie miałem żadnego tatuażu i takiego mnie pokochała, więc no. To masz tutaj możliwość, żeby zaapelować. Kochanie, tutaj wiesz, że to jest moja pasja i być może by się udało dostać zgodę na ten piszczel, więc proszę, zastanów się. To też jest związane z tym, że mój tata miał jakby tatuaż z mitologii nordyckiej, bardzo mnie kręci ten temat i bardzo mi się podobają jakby jakieś, nie wiem, motywy topora, wikingów i ogólnie całe spektrum tej tak, znaczy no może nie, bardziej wikingowie tutaj w tym kierunku. Kuba, widzę, że nieźle ci idzie. Dobra, słuchaj, teraz... Nie no, gościu nie żyje, to... Słuchaj, totalny szok, ja się tego nie spodziewałem, totalnie nie jest to przygotowane, ale jest człowiek, który chce, żebyś go wytatuował. Nie, to jest żart. Walenty! Walenty zgłosił się na ochotnika! Coś tu się dziwnego wydarzyło ogólnie. Będę człowieka tatuował, tu projekt przygotowałem wczoraj. Wiem ci co, gościu ma jaja, że się zdecydował na to jest niewiarygodne. Wielki fan Jagi. Okej. Okay. Teraz. Ja cię pokażę, mogę? Dobra. Ale kryminał. I teraz jeszcze raz. Poprawić? Tak, i tak. Powoli. Powoli. Tak, tak. Nie no, jest masakra, nie? Ręka mi lata tak, to jest niewiarygodne ogólnie. Ja jestem cicho, bo po prostu jestem zszokowany, że on się zdecydował na to, więc dlatego nic nie mówię. Jest całkiem podobne do projektu. No tak. Fajny projekt. Najtrudniejsze co jest? Nie wiem, dla mnie chyba świadomość tego, że gościu w 5 minut zdecydował się, że będzie miał coś na stałe ode mnie. Wow. Musisz odpuścić skórę. Ale kleimy specjalne folię. Jasne. Żeby to dobrze się zgiło, żeby gościu. Jasne. Dobra. Tutaj kawałek zdejmujesz, potem drugi. Kłujesz. Liczyłeś sobie ile w życiu wydałeś te tatuaże? No pieniędzy poszło na to sporo, nie ma co ukrywać, bo ja jakby starałem się robić to u tych tatuażystów, u których chciałem, no a to nie byli jakby tani artyści. No to zdradzi lepiej. No myślę, że ponad 10 się spokojnie zakręciło, więc jest to na pewno duża kwota, ale mówię, no nigdy nie żałowałem i nie będę żałował, bo chciałem właśnie u tych konkretnych ludzi je robić. Patrzysz na dziary innych piłkarzy? Zwracasz na to uwagę? Tak, tak, zwracam na to uwagę, jakby... I co, jaki jest poziom ekstraklasy? No, średni, no. Myślę, że dużo tych tatuaży jest robione jakby na jedną modłę, no. Dużo motywów jakby takich
można powiedzieć, to jest pierwszy, który to zapoczątkował ala Beckham, gdzie dużo właśnie takich szarości, gdzie jakby no ograne tematy, różańce, anioły. Ty, chłopak z Warszawy, urodzony na Pradze, wychowany w Pruszkowie, grałeś w Krakowie, grasz w Jagiellonii, jest jakiś klub, którego herb sobie byś wytatuował? Kiedyś miałem taki pomysł, żeby sobie wszystkie te jakby w jakieś motywy połączyć. Właśnie fajną sprawę kolega, z którym grałem, Erik Jędriszek ze Słowacji, miał fajnego właśnie tatuażystę i zrobił sobie motywy, że maskotę na piszczelu, maskotek jakby klubów, w których grał, gdzie grał tam chyba bodajże w Köln, miał tego takiego koziorożca, miał takie jakieś fajne właśnie motywy połączone, herby jakby z jakimiś tam maskotkami, z jakimiś takimi charakterystycznymi rzeczami dla jakby motywami dla klubu i to wyglądało naprawdę fajnie, więc myślę, że to byłby jakiś ciekawy pomysł, ale chyba bym czegoś się nie zdecydował. Sokół Millennium z Gwiezdnych Wojen, bo też jestem wielkim fanem Gwiezdnych Wojen i jestem bardzo wkręcony w świat, ogólnie uniwersum. Tu mamy róg obfitości jakby połączony z takim robotem. To jest właśnie bardziej styl neotradycyjny. Typowe takie dla stylu oldschoolowego, gdzie no, klasyczne motywy, jaskółka, róża, statek, róża, no to mówię, oprócz kotwicy, jakieś takiego stylu pin-up, no to były takie właśnie najpopularniejsze motywy, jeśli chodzi o oldschool. Blackworki, datworki, no tego jest naprawdę bardzo dużo i to mówię, myślę, że każdy jest w stanie znaleźć coś dla siebie. To sztuczna skóra. A to jeszcze, ja sobie pampersami przyklejałem, to teraz poszło to już do przodu. Takimi, tymi, czekaj, tak w tą stronę, chyba w tą, co? Będzie lepiej. No i gitara. Dziękuję bardzo. Cały się spociłem. Dawaj, jak wrażenia? Nie no, kryminał ogólnie, to co się spociłem, zestresowałem, to jest niewiarygodne. No, gościu przyszedł i mówi, że na nim mogę normalnie dziarać, więc to jest ogólnie nieprawdopodobne. Ale na szczęście byłem przygotowany, bo projekt zrobiłem wcześniej. Być odpowiedzialnym za jakiś wzór na czyimś ciele, no to jednak duża sprawa i na pewno, kurczę, olbrzymie przeżycie.